Jezus Chrystus. Proszę usiąść na chwilę. Moi drodzy, rozpoczynamy kolejny dzień naszych uroczystości ku czci Najświętszej Marii Panny Bolesnej, Pani Niewirkowskiej, Pani Ziemi Wołyńskiej, Pani Królowej Kresów. Z całego serca chciałbym przywitać w naszej obecności tutaj szczególnych gości. Jego Ekscelencję księdza biskupa Jana Bagińskiego, który z kościołem w Niewirkowie jest bardzo szczególnie związany i bardzo szczególnie oddany. I z obrazem Matki Bożej, cudownym obrazem Matki Bożej Niewirkowskiej. Jak również jest dzisiaj naszym kaznodzieją i ma podwójną rolę, bo to mogę śmiało powiedzieć. Świadek tamtych czasów, ale też świadek obecności wśród ludu Bożego, Kościoła Powszechnego, osoby już dziś błogosławionego Jana Pawła II. Bo przecież jako biskup niejednokrotnie przed papieżem musiał zdawać też sprawozdanie ze swojej działalności tam na Opolszczyźnie jako biskup, kiedy jeździli ad limina apostolorum. A więc podwójny świadek i Matki Bożej, i Wołynia, ale też i świadek osoby Jana Pawła II. I z całego serca witam naszego sumistę dzisiejszego, księdza Władysława Czajkę. On dzisiaj w zakrystii mówi, ja w takich kolorach jeszcze nie odprawiałem, pierwszy raz to czynię. A ja się uśmiecham, że pojedziemy do Równego i zawieziemy te wszystkie kolory i nauczymy parafian, jak i kiedy ma zakładać, jak mają go ubierać. Moi drodzy, księże biskupie, ta świątynia trochę się zmieniła od ubiegłego roku. To jest pierwsza okazja i chyba jedyna, bo zaraz w poniedziałek albo wtorek powróci ten piękny płaszcz i korona i miecz na ten wizerunek Madonny. Tak ona wygląda w oryginale. Jest po konserwacji to płótno i cały ołtarz. Tak jak obiecałem przed rokiem, to się stało. Stało się faktem. Oprócz tego przybyła ikona do tych ziemi, które zostały w ubiegłym roku przekazane tutaj dla naszej świątyni, ikona Matki Bożej Katyńskiej. Matki Bożej, gdzie wypisane są dookoła wszystkie miejsca kaźni i miejsca pochówku tych żołnierzy walczących tam na wschodzie. Przybyła panorama Golgoty, drogi na Golgotę. Historia tej panoramy jest taka trochę dziwna. Została znaleziona we Wrocławiu, gdzieś wyrzucona na śmietnik. Ma ponad 100 lat. To płótno dopasowuje się do wnętrza kościoła Matki Bożej Bolesnej. I jeszcze jeden szczególny dar, który w piątek wieczorem otrzymaliśmy od naszych braci, którzy przybyli z Niewirkowa. To ikony, a właściwie obrazy Matki Bożej Serca Pana Jezusa i Serca Najświętszej Marii Panny. To jest dobry znak, bo przypomina te dwa wizerunki, które w Niewirkowie jako freski są na kościele zamieszczone. Tyle nam się udało. Co Pan Bóg pozwoli, co nam pozwolił czynić do następnego roku? Zobaczymy, ale wierzymy, że w następnym roku będziemy mogli dalej ten kościół związać z ziemią wołyńską, a może właśnie stanie się takim naszym małym parafialnym sanktuarium. Cieszę się, że Jego Eminencja, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, przychylił się do prośby wspólnoty parafialnej parafii na Sławice za poparciem i aprobatą księdza arcybiskupa Mariana Gołębieskiego i przyznał dla tej świątyni relikwie pierwszego stopnia krwi Jana Pawła II, które dzisiaj podczas tej mszy świętej za chwilę uroczyście zostaną wniesione. Zostaną wniesione tu po to, aby trwać i by właśnie ten umiłowany papież mógł również razem z Maryją, Panią z Niewirkowa, mógł wypraszać potrzebne łaski dla każdego z nas.
8 sierpnia delegacja z terenu parafii i gminy udała się i tam mogliśmy właśnie otrzymać ten dar dla tej świątyni. Za chwilę przy śpiewie właśnie tych najmłodszych, którzy Jana Pawła II już znają tylko być może z opowiadań, z obrazków, bo urodzili się trochę później. Ale wiedzą, kto to jest. Zostaną wniesione przez rodzinę państwa Chrycaków do naszej świątyni i przekazane księdzu biskupowi, a ksiądz biskup umieści je tu na honorowym miejscu, by dzisiaj były z nami. Błogosławieństwo tymi relikwiami ksiądz biskup udzieli na koniec mszy świętej, poświęci te wszystkie obrazy, które jeszcze nie są pobłogosławione. I na końcu już po mszy świętej będzie podana relikwia do ucałowania także wiernym. A teraz bardzo proszę, wszyscy powstańmy.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Bóg nam daruje drugi dzień naszych spotkań. Wczoraj, rozpoczynając słowo, mówiłem, że wchodzimy w obecność Bożą. Chcę wam powiedzieć, że Bóg mi pozwolił dotknąć Wołynia na tych terenach, tutaj, na zachodniej Polsce. Składamy ofiarę dziękczynną Bogu za naszą historię. Ona jest święta, bo jest w niej obecny, święty Bóg. I dziękujemy Bogu za naszą historię. Ona jest grzeszna, bo my jesteśmy grzeszni. Dlatego na początku wyznajmy nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka. Daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków, czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie, ale może ktoś powiedzieć: ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg, słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Oto Słowo Boże. Aleluja.
drodzy bracia kapłani, umiłowani kresowianie i sympatycy kresu, kochani wierni gospodarze parafii. Podczas publicznej działalności Pana Jezusa postawiono mu bardzo zasadnicze pytanie. Które przykazania w naszym życiu są najważniejsze? Zbawiciel odpowiedział krótko. Będziesz miłował Pana Boga swego i bliźniego swego. I objaśnił, że na tych dwóch przykazaniach opiera się cała jego nauka. Miłować Pana Boga całym swoim sercem, umysłem, swoim życiem dostosowanym do przykazań Bożych, to sprawa dla nas oczywista. Rozumiemy, o co chodzi. Natomiast gdy chodzi o drugie z najważniejszych przykazań, czyli o miłość bliźniego, napotykamy na różne rozumienia tej powinności. Dla Żydów w Starym Testamencie w ścisłym znaczeniu bliźnim był drugi Żyd. Inni to byli bliźni gorszej kategorii. Dla większości muzułmanów bliźni to drugi muzułmanin. Inni się nie liczą, albo jeżeli mają coś przeciwko wyznawcom islamu, są wrogami, których należy zniszczyć. W chrześcijaństwie moraliści katolicy, choć zgodnie z nauczaniem Zbawiciela wszystkich ludzi na ziemi uważają za bliźnich, to jednak wśród nich wprowadzają pewne rozróżnienia. Twierdzą, że należy stosować stopniowanie. Jednych bliźnich powinniśmy traktować z większą miłością i troską niż innych. I tak, z największą miłością powinniśmy podchodzić do osób najbliższych, powiązanych z nami węzłami rodzinnymi. Stąd wzajemna troska o siebie małżonków, rodziców o dzieci, dzieci o rodziców i o rodzeństwo jest powinnością podstawową i najważniejszą. Syn lekarz wezwany do chorej matki, a równocześnie do podobnie chorej osoby obcej, najpierw powinien pospieszyć do matki. Miłość rodzinna jest najważniejsza. Na drugim miejscu obowiązuje nas miłość ludzi obcych. Ksiądz we mszy świętej radiowej w niedzielę 25 grudnia 1998 roku mówił, że przyjechał do niego w Warszawie znajomy z sąsiedniego kraju. Nie znał Warszawy. Błądził po mieście. Potem powiedział, że w życiu tyle ludzie na niego nie krzyczeli i nie wyzywali, co w jednym dniu w Warszawie kierowcy samochodów. Nikt mi nie ustąpił, nikt mnie nie pouczył. Wszyscy egzekwowali swoje prawa. Skarżył się zagraniczny kierowca. A przecież obcy to też bliźni. Może podczas Euro 2012 już było trochę lepiej pod tym względem. Na trzecim miejscu obowiązuje nas miłość nieprzyjaciół. I jest to coś zupełnie nowego na świecie, co przyniósł Chrystus. Przed narodzeniem Chrystusa Pana żył człowiek bardzo mądry i bardzo szlachetny, filozof i lekarz Hipokrates. Aż do naszych czasów lekarze, kończąc studia, składali przysięgę Hipokratesa, gdyż jego nauka była tak mądra i tak wysoce etyczna, że pasowała w każdym czasie. Ale ponieważ żył przed narodzeniem Chrystusa, Pana twierdził na przykład, że gdyby ktoś w czasie wojny udzielił pomocy rannemu wrogowi, zdradza ojczyznę.
dla nas dzisiaj, gdy podczas wojny karetka pogotowia z Czerwonym Krzyżem ratuje żołnierzy własnych, ale i rannych wrogów, jest to twierdzenie dość dziwne. Ale to właśnie Chrystus Pan, to Jego krzyż, przyniósł na świat taką miłość bliźniego. Dlatego chrześcijaństwo jest w świecie czymś wyjątkowo pięknym i humanitarnym. Jeżeli ktoś nas bardzo skrzywdził, zadał wyjątkowy ból, to rzecz jasna, emocjonalna, uczuciowa miłość bliźniego jest po prostu niemożliwa. Mamy chęć się zemścić, a nie miłować takiego bliźniego. Ale też nie uczucia tutaj chodzi, ale o miłość uczynkową. To znaczy, jeżeli ten mój wróg jest w krańcowej potrzebie, a ja mogę mu pomóc, powinien przyjść z pomocą. Wówczas taki uczynek jest nie tylko wyrazem miłości bliźniego, ale czasami może nawet wroga nawrócić, zmienić jego nastawienie. Dlatego powinniśmy w tym przypadku zastosować zasadę ewangeliczną: zło dobrem zwyciężaj. Drodzy bracia i siostry, po tych uwagach ogólnych o chrześcijaństwie i o realizacji dwóch najważniejszych przykazań chrześcijaństwa spróbujmy tę wiarę przystawić do naszych kresowych. Popatrzmy, jak oni realizowali przykazanie miłości Boga i bliźniego. Oczywiście będzie to tylko próba, bardzo subiektywna. Można więc taką opinię podzielać, ale można mieć własną, nieco odmienną. Gdy chodzi o przykazanie miłości Pana Boga, to wielu naszą kresową religijność ocenia jako bardzo emocjonalną, maryjną, ściśle powiązaną z patriotyzmem. I wydaje się, że jest to opinia trafna. Kresowianie byli dumni z tego, że są Polakami. Z wielkim szacunkiem odnosili się do narodowych bohaterów, do zabytków polskości, do ludzi nauki, twórców kultury. Cieszyli się, że Słowacki, Mickiewicz, Kraszewski, Rodziewiczówna, Moniuszko i wielu innych sławnych Polaków wywodziło się ze wschodu. Podobnie byli dumni ze swojej przynależności do Kościoła katolickiego. Wydarzenia państwowe i kościelne odbywały się zazwyczaj jako wspólne. Życie państwowe i życie religijne traktowali jako własne środowisko życia, pracy i wychowania dzieci. Jak nam wiadomo, na przykład na Wołyniu, z racji małej ilości katolików i Polaków, sieć kościołów była dosyć rzadka. Rodzi się więc pytanie, jak wyglądały praktyki religijne? Brak dobrych dróg i spore odległości do kościołów utrudniały regularne uczęszczanie na niedzielne msze święto. Istniał natomiast zwyczaj wspólnej modlitwy lokalnej, zwłaszcza w miesiącu maju, październiku, w okresie kolędowym. Wierni gromadzili się chętnie przy kapliczkach lub domach prywatnych na wspólną modlitwę. Osoby nieznające tamtejszych uwarunkowań po przyjeździe naszych rodaków na zachód po II wojnie światowej czasami wypowiadały swoje krytyczne spostrzeżenia na temat religijności kresowej. Mówiono, kresowiacy są religijni, czczą Pana Boga i Matkę Bożą, bardzo kochają Kościół, szanują duchowieństwo, ale z frekwencją na niedzielnych mszach świętych nie jest u nich najlepiej.
nie mają zwyczaju regularnie chodzić na mszę świętą. Osoby głoszące takie opinie muszą jednak przyznać, że w miarę nowych możliwości i upływu czasu frekwencja na niedzielnych mszach świętych poprawiała się. Gdy zaś chodzi o respektowanie Bożych przykazań i nauki Kościoła w codziennym życiu, odnoszono się do tych spraw w życiu osobistym i rodzinnym z wielkim szacunkiem. Jak wszędzie na świecie zdarzały się przypadki łamania nakazów religijnych. Były one jednak rzadkie i nie miały społecznej, publicznej akceptacji, jak to ma miejsce w dzisiejszych czasach. Nie było brutalnych ataków na Boże prawo, na Kościół, na religię. Rzeczy święte, święcie i z szacunkiem traktowano. Przejdźmy teraz do drugiego przykazania, do miłości bliźniego. Trzeba chyba powiedzieć, że we wszystkich trzech zakresach miłości bliźniego, o których dzisiaj mówiliśmy, ta miłość była praktykowana. Wyjątkowo była piękna miłość rodzinna. Rodziny były wielopokoleniowe. W rodzinach bardzo szanowano ludzi starszych. Rodziny na ogół, bo wyjątki zawsze się zdarzają, ale na ogół rodziny były spójne i o siebie zatroskane. Gdy chodzi o ludzi obcych, zwracano szczególną uwagę na sprawiedliwość. Starano się nie wyrządzać krzywdy materialnej i nie uwłaczać godności bliźniego. Dzieci wychowywane do wielkiej uczciwości wobec każdego, wobec Polaka, Żyda, Niemca czy Ukraińca. Obcy to był też bliźni, choć zatroskanie o niego rzecz jasna było nieco mniejsze niż o członku rodziny. Szczególnej ostrożności wymaga od nas podejście do trzeciego zakresu osób naszej miłości bliźniego, do wrogów, do ludzi, którzy wyrządzili nam lub naszym bliskim wyjątkową krzywdę. Zechciejmy spojrzeć z pozycji wiary na wydarzenia na Kresach. Eksterminacja ludności Polski, mrożące krew w żyłach mordy, ostatecznie oceni z pozycji wiary, były wynikiem odrzucenia przez oprawców dwóch najważniejszych przykazań chrześcijańskich odnoszących się do czci Boga i do miłości bliźniego. Zresztą podobnie jak miało to miejsce w ludobójstwie Stalina i Hitlera, komunizmu i faszyzmu. Najpierw totalnie odrzucono Pana Boga i Jego przykazania, a potem w konsekwencji w okrutny sposób niszczono człowieka. Taka ocena wydarzeń być może zrodził kogoś pytanie, no to jak to było możliwe, że popi czasami błogosławili mordy? Przecież wierzyli w Pana Boga i odprawiali nabożeństwa ku Jego czci. Najmilsi, od Judasza w czasach apostolskich poprzez wszystkie wieki zdarzali się wśród wyznawców Chrystusa duchowni i świeccy, którzy zdradzali swego mistrza i postępowali wbrew jego nauce. Czynili to dla zysku, dla kariery, z powodu zapatrywania swego życia moralnego lub z powodu zaślepienia nacjonalizmem, jak miało to miejsce w tym przypadku. Taką postawą wyłączali się z istoty nauki chrześcijańskiej. W swoim zaślepieniu działali wbrew przykazaniom miłości Boga i bliźniego. Z punktu widzenia wiary nie można inaczej ocenić ich postawy, gdyż czynili zło jak ludzie bezbożni. Równocześnie trzeba zauważyć i mocno to podkreślić, że eksterminacja Polaków na Kresach zaowocowała też przypadkami najwyższej z możliwych miłości bliźniego, tych Ukraińców prawosławnych,
którzy narażali swoje życie za ratowanie Polaków. Wielu z nas, jeśli dzisiaj żyje, zawdzięcza to pomocy życzliwych Ukraińców. W miejscowości mojej Ukrainiec uratował polską rodzinę sąsiadów, odwożąc ją do Gostopola. Za to podczas mordowania Polaków w naszej Kamionce zapłacił najwyższą cenę. Banderowcy zamordowali go wraz z żoną i dwojgiem małych dzieci za to, że pomógł Polakom uciec. Z punktu widzenia wiary tamte czasy obfitowały wołające o pomstę do Boga okrucieństwa jedne i godną najwyższego szacunku miłości, miłość bliźniego innych. Były to czasy radykalnego egzaminu z miłości Boga i bliźniego. Nasuwa się więc wniosek, iż trzeba pielęgnować i wpajać w ludzkości przykazanie miłości Boga i bliźniego, aby na świecie nie dochodziło do podobnych tragedii. Tylko Bożym może w tym pomóc życie według Ewangelii Chrystusowej, głoszący jako podstawę życia prawą miłości Boga i człowieka. Po tych rozważaniach o religijności Kresowie, przeszłości przed wojną, mimo woli rodzi się pytanie o religijność naszych rodaków w naszych czasach obecnych, po radykalnych zmianach ludnościowych na wschodzie i po długim okresie stalinizmu. Najdokładniej tę nową rzeczywistość są w stanie nam przybliżyć pracujący na Kresach duszpasterze. Z ich opinii wnioskujemy, że wiara, że Kościół, chociaż często w cząstkowej ilości wiernych, przetrwał trudny okres i próbuje się odrodzić pomimo ogromnych trudności. Wielka jest za to wdzięczność Kościoła nasza dla kapłanów, dla zakonników i zakonnic, dla katechetów, dla katolickich rodzin i poszczególnych osób, które w dniu dzisiejszym tworzą Kościół na Kresach i pogłębiają jego religijność. Korzystając z obecności wśród nas długoletniego i niezwykle aktywnego duszpasterza Wołynia, księdza dziekana i kanonika Władysława Czajki z Równego, składamy na jego ręce wyrazy największej wdzięczności za ofiarną, czasami wręcz heroiczną posługę tamtejszych duszpasterzy. A równocześnie z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa na dalsze lata tej posługi. Drodzy bracia i siostry, dlaczego uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Bolesnej Niewiękowsko-Świątnickiej mówimy właśnie o znaczeniu w naszym życiu miłości Boga i bliźniego? Bo nie kto inny wśród ludzi, ale właśnie Matka Boża Bolesna jest najdoskonalszym przykładem życia według tych przykazań. Jej miłość Boga była wyjątkowa, niepowtarzalna wśród ludzi. Praktykowanie miłości bliźniego obserwujemy u Marii już wtedy, gdy spieszy z pomocą brzemiennej krewnej Elżbiecie, gdy interweniuje w kłopocie gospodarczym na weselu w Kanie Galilejskiej. Najwyraźniej jednak swoją miłość do ludzi ujawnia Matka Boża pod krzyżem. Kanie Galilejskiej prosi Jezusa o cud, a teraz pod krzyżem milczy. Wyjątkową więc jest jej miłość, bliźniego na ziemi. Gdy zaś została wzięta do nieba, dalej na przestrzeni 20 wieków w różnych sanktuariach maryjnych na świecie wrażąc Boga zdrowia oraz sytuacji, o które ludzie proszą. Maria jest więc dla nas niedoścignionym wzorem miłości Boga i bliźniego i na pewno dlatego ludzie ją kochają i czczą. Kończę. Umiłowanie Chrystusie, siostry i bracia, w praktykę miłości Pana Boga i bliźniego doskonale wpisuje się również
nasza wczorajsza i dzisiejsza tutaj obecność. Drugie ogólnopolskie spotkanie miłośników Wołynia w Świątnikach, jak i wszystkie inne spotkania poświęcone pamięci rodaków, zapewne podobają się Panu Bogu. Są bowiem wyrazem miłości do naszych zmarłych, którzy pozostali na Kresach lub spoczywają już na Zachodzie, jak również są przejawem miłości do żyjących Kresowian, spragnionych duchowej bliskości rodaków. Spotkania te umacniają naszą więź wzajemną. Dobrze więc, że jesteśmy razem. Prośmy wspólnie, aby Maryja Matka Boża Bolesna, która była powierniczką przeżyć naszych rodaków, z dawnym wyjednała Pana Boga radość wieczną, a żyjącym błogosławieństwo na każdy dzień dalszego życia. Amen.